Siemano. Siódma rano. Kto rano wstaje, temu szef motocykl daje. Jadę dzisiaj, w zasadzie to ja jadę dzisiaj do Monachium. Czy pod Monachium. Jedziemy. Odbieramy z fabryki nową naczepę i jedziemy ciągnikiem siodłowym, także taka innego rodzaju trasa dla mnie dzisiaj. O kurde, ale zawieszenie chodzi super. No, to tak słowem wstępu, natomiast czym jadę? No jadę Tigerem 1200 nowym. W tej wersji nie na szprychach, tylko na felgach aluminiowych. A, ja miałem tu jechać, kurde, wersja najbogatsza w tej opcji. Z aktywnym zawieszeniem. Z radarem? Nie, tu nie ma radaru. No z wszystkim, co ma Triumph Tiger 1200 w opcji. Nigdy nie jechałem tym 1200, tym nowym, a mało też jeździłem 900, więc po tej w tej wersji, która ma zmienione wykorbienie, ma inne. Także tymi motocyklami tak rzadko mam okazję jeździć, natomiast 1200 to w ogóle. I co mi się tutaj rzuca w oczy od razu, jak na niego wsiadłem? Że jest bardzo wygodny. No, wygoda tego motocykla to jest jakiś po prostu kosmos w porównaniu ze standardowymi motocyklami, takimi jakim jeżdżę. Ochrona przed wiatrem, to wiadomo, że to nie mam co w ogóle tutaj... Chociaż już czuję, że jest dużo lepsza niż u mnie. Bo nie robią mi się tu zawirowania pod szybą. Natomiast pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to co zawsze przy motocyklach z aktywnym zawieszeniem, którymi miałem okazję jeździć, że to tego przedniego koła to tak trudno wyczuć. To zupełnie inaczej się... No zupełnie to jest też znowu słowo złe. No nie zupełnie inaczej. No inaczej po prostu się jedzie takim motocyklem, który ma aktywne zawieszenie, bo kurde, masz wrażenie, że się nie ma takiego kontaktu z tym kołem, jak w takim klasycznym zawieszeniu. Inna sprawa, że te moje takie wersje typu, że z tym kołem się coś dzieje i go nie czuję, to teraz tak jadąc między autami, to sobie tak uświadomiłem, że wszystkie motocykle, w których miałem takie uczucie właśnie takiego pływającego koła z przodu, to były motocykle ADV. I no to jest ADV, miękki, wysoki skok zawieszenia, mięciutkie to zawieszenie. Może to jest kwestia, że inaczej odczuwam to koło, bo on skręca zarąbiście. No po prostu tu w zasadzie od razu na niego wsiadasz i czujesz się jak na swoim motocyklu. Bardzo przyjemnie się jedzie tym motkiem. Ale może to jest kwestia właśnie tego, że ja tymi ADV, a jakimi ja motocyklami jeździłem z aktywnym zawieszeniem, które nie były ADV? Kurde, co, V4? Street Fighter? Nie, czy on ma klasyczne? No kurde, nie mogę teraz sobie na szybko skojarzyć. Czy S1000R? No w każdym razie... Któryś z tych motocykli być może miał zawieszenie takie, ale ja tego nie czułem wtedy i dlatego nie przeżywałem, że nie czuję koła. A tutaj jednak, no to jest tak wygodne, on sobie tam wybiera, ustawia jak chce to zawieszenie. Także na tych dziurach tutaj, na tych nierównościach, to nie dosyć, że ta kanapa jeszcze taka mięciutka, to on jeszcze tak jedzie po prostu, jakby się jechało, jakby się po wodzie płynęło bardziej niż po jezdni. Także no to jest taka różnica. Przyspiesza super. Przyspiesza, kurde, ja nawet gazu nie dodałem. Ten motocykl ma tutaj, jak widać, wszystko, no, podświetlane przyciski, no, kurde, wodotryski i inne rzeczy. Ja przy 1,70 m, ja teraz nie wiem, czy Marcin mi tu przestawił zawieszenie, bo nawet nie wiem, jak to sprawdzić, jakie mam ustawienia. Ale przy 1,70 m to tak mniej więcej dotykam jak do ziemi, jak na swoim Tigerze. Z tą różnicą, że
tu jest wyżej środek ciężkości, no i jest tak troszeczkę jakby inaczej na tym motocyklu. I nie jest taki gładki jak ta klasyczna trzycylindrówka. Bardziej przypomina charakterystyką dwucylindrowca. Czyli to takie charakterystyczne szarpanie dla dwucylindrowców to tutaj jest. Czyli jak ktoś lubi dwucylindrowce i twierdzi, że nie, trzy cylindry nie, no to tu będzie zadowolony, bo chodzi jak dwucylindrowiec. Ten film to nawet nie jest opinia, nie nazwę tego tak, no bo jak nim pojeżdżę w Alpach, to dopiero będę mógł coś więcej powiedzieć, bo na razie to jest taka przejażdżka po mieście, to naprawdę trudno jakąkolwiek opinię o motocyklu, żeby ona była rzetelna, w miarę rzetelna i jeszcze no można byłoby odkryć jakieś wady i zalety takiego motocykla, no bo kurde, to jest nowoczesny motocykl za kupę siana. No więc on no, musi robić wrażenie na takich przejażdżkach. No bo tak się to wszystko projektuje, no. A jak to potem będzie działało, chodziło, no to pokaże dopiero czas. No, tu jest też tak jak w tym, w Speedzie 1200. Też miałem takie uczucia, jak jeździłem, że ta dźwigienka zmiany biegów, jak się zmienia bieg, to ma się wrażenie, jakby tam... jakby te tryby były z plastiku, takie... Po prostu nie ma takiego metalicznego uderzenia, tylko jest takie, jak się przełącza, to jest takie kliknięcie dosłownie. Hamulce są bardzo dobre, bo to nawet czuć, jak się delikatnie wciska hamulec, że to jest hebel, po prostu jak marzenie. No ale jest pompa radialna, Brembo, zaciski, także tu się wszystko zgadza. Trochę tak się nieswojo na nim czuję, jest trochę wyżej niż, inaczej niż na stricie, na Tigerze 660. To znaczy tak się trochę bardziej napinam tutaj, żeby go utrzymać. Bo tak jak mówię, on tutaj ma wyżej środek ciężkości i czuję, że mi się tak lekko buja, a jak stoję tak i mam podobne podparcie na Tigerze 660, to czuję, stoję tak stabilnie. Tutaj gdyby na przykład miał jakiś boczny wiatr, to się zdarza niestety, jak mocno wieje, że buja tym moim, jak stoję motocyklem, że mam stracha, że się za wypieprzę gdzieś tam w Alpach czy coś, jak gdzieś stoimy, to tutaj bym miał jeszcze większego stracha, bo tak no, nie stoję tak pewnie. Tą jedną, bo ja się tylko jedną nogą podpieram w tej chwili, nawet nie nogą, tylko samym przodostopiem, także takie ma się wrażenie czuć tą wysokość tego motocykla. Jeszcze jakby był tutaj ten wielki zbiornik i on by był tak w połowie napełniony, to pewnie w ogóle byłoby uczucie, że tu buja jak na statku. O, i nierówności poprzeczne. Kurde. To jest właśnie zaleta takich motocykli. Nie ma absolutnie żadnego wrażenia nie robi na tym motocyklu. Przejadę sobie przez poduszkę. No. Aha, ja tu nie mogę prosto jechać. Kurde, zapomniałem o tym. Tam jest zakaz. To jest szpital onkologiczny, więc dlatego tak jest. O, przede mną znak. Teraz pewnie wielu poznaniaków, którzy tutaj czasem jeżdżą, uświadomiłem o tym, że tu jest zakaz. Tak, drodzy Państwo, ten zakaz tu stoi od wielu, wielu lat. W ten oto sposób objechałem zakaz. Tutaj, jeżeli chodzi o pozycję na tym motocyklu, to też dość fajną jego zaletą jest to, że... Znaczy fajną zaletą, takie trochę nie po polsku. No zaletą jest to, że tutaj jest dość wąsko przy zbiorniku i jest całkiem dobry kontakt tutaj ze zbiornikiem. On się tutaj dalej rozszerza, czyli osoby tam, nie wiem, 1,90 m, może by tam odczuły jakiś dyskomfort.
czym tu się te nogi rozszerzają, ale to każdy motocykl z dużym zbiornikiem to ma jakiś taki to miejsce, gdzie ten zbiornik się bardzo rozszerza, no i wtedy się inaczej nida. Fajna sprawa w tym motocyklu, że jest tutaj wąziutko i można mieć takie pewniejsze właśnie podparcie dzięki temu. Takie osoby około 1,70 m jak ja, to jest wtedy jeszcze jakaś opcja, że się tym motocyklem da jechać. Prawdopodobnie pojutrze, jak będziemy, nie pojutrze, jutro, jak będziemy wieczorem wracali, to będę też wracał tym motocyklem z serwisu. Nie wiem, jaka to będzie pora, ale to może być czasem późna pora, ale pewnie będzie ciemno. To zobaczymy wtedy, jak świecą mijania i drogowe w nim, bo tutaj jest ta lampa taka szeroka. Wczoraj na przykład bardzo zaskoczyło mnie oświetlenie w skuterze Zontes. I zaznaczam, że to nie dlatego, że jestem jakimś fanem Zontesa, chociaż może stanę się fanem Zontesa, bo na razie jest naprawdę ok wszystko, ale jeździłem po mieście po zmroku z kursantką. No i jak wracałem z pracy, to też jechałem, to potem wracałem swoim motocyklem, czyli Tigerem, który ma też bardzo dobre oświetlenie. Zaznaczam, no wyjątkowo Triumf to ma tak kurde super te światła, że to szok. Więc zawsze jestem w stanie jakby każdemu potwierdzić, że Tiger, ten mój 660, naprawdę świetnie oświetla drogę, mimo że tylko jedna taka tam kropka się świeci. A druga to jest, znaczy dwa reflektory są, natomiast drugi to jest do drogowych. I drogowe światła też świetnie oświetlają. Ale jak wsiadłem do tego Zontesa i włączyłem drogowe światła, to zwariowałem. No po prostu ja pitole, co za oświetlenie. I to jeszcze nie takie oślepiające w kosmos, tylko takie, no tak precyzyjne oświetlenie, że szok. I mijania to samo. Na mijania to miałem wrażenie, że świeci zdecydowanie lepiej niż Tiger. A mówię, no zawsze uważałem, że Tiger świeci super, że lepiej się nie da. Ale to, co w tym Zontesie, zaznaczam, w skuterze, gdzie zawsze te skuterki to tam mają świeczkę zamiast światła. A to po prostu w tym Zontesie to jakiś szok. No kurde, jak zarąbiście świecą tam mijania i drogowe, to naprawdę czapki z głów. Zaraz wjadę na kawałeczek autostrady, to trochę dodam gazu, bo na razie to tak do trzeciego biegu tylko tym motocyklem jadę. To będę mógł coś więcej powiedzieć na temat szyby. To będzie pierwszy, jedyny winkiel, który zrobię tym motocyklem. Zjazd na autostradę. Że drobne zawirowania się tu pojawiają na klacie, czyli tu gdzieś mi wlatuje powietrze, pewnie od amortyzatorów albo gdzieś tu z tego miejsca. Natomiast czuję, że szczyt szyby, wiatr ze szczytu szyby dosłownie trafia centralnie w moje wywieczniki na kasku NXR-a. Ja mam jedynkę NXR-a. No dosłownie grzywka mi lata pod kaskiem. O, teraz już nie, a teraz już lata. Także na pewno szczyt szyby. Dobra, przyspieszymy na piąteczce. O, 150 koni, no to czego tu się kurde spodziewać? No musi lepiej jechać.
ja przynajmniej mam takie wrażenie, że jak wsiadam na taki wygodny motocykl tego typu, albo na moje marzenie, czyli Ninja 1000 SX, to serio mam taką ochotę przejechać się gdzieś dalej, tak po prostu przed siebie. Bo tymi mniejszymi motocyklami to nie mam takich głupich pomysłów. Nawet moim Tigerem, który teoretycznie jakieś kuferki, te rzeczy ma, on się nie nadaje do jakichś takich tripów, żeby to było wygodne i dla takiego dziada starego jak ja. Natomiast na tym motocyklu ma się wrażenie, że to te takie przebiegi, powiedzmy 600, to nie zrobi wrażenia na kierowcy. Bo oczywiście, no wiadomo, no każdy tam w internecie 1200 robi na strzała i to, Jezu, nic mu nie było, kompletnie, kuźwa, nie wiedział, że jedzie, no to jak słyszę takie pierdoły, to naprawdę, kurde, parskam śmiechem prosto w monitor. Natomiast, no takie przebiegi 600, no to są bardziej realne, że one mogą być zrobione bez jakiegoś takiego super wysiłku, ale to nadal jest męczące przecież, nawet 600 to nie jest mało na motocyklu. To zależy od warunków. Dobra. Tak się prezentuje. Tiger 1200. Ten motocykl ma z dołożonych rzeczy, te takie oczywiste tematy, to no to tam crashpady i te rzeczy. Tutaj ma wideorejestrator przód i wideorejestrator tył, ale to jest dołożone prywatnie przez Marcina. Tu jest, o, to jest, zdaje się, Mio, jak dobrze kojarzę. To nie jest oryginalne, to są jakie to firmy? To jest chyba, kurde, nie pamiętam, co to za firma. SW Motech, o, SW Motech. To są takie kufry, ale tekstylne kufry. Tutaj się wpina. Co tu jeszcze jest? No i wszystko, co w tym modelu dodatkowe, to tutaj jest w tym motocyklu. Co można kupić? Grzana kanapa, przód, tył i tak dalej. Także tak wygląda ten motocykl. Jeździ w zasadzie głównie po Alpach. W Poznaniu niewiele. Natomiast Marcin sobie go bardzo chwali. No i on jest takim wyznacznikiem tutaj tej opinii o tym motocyklu, no bo jeździ nim dużo, jeździ wieloma motocyklami, więc skoro uważa, że ten motocykl to jest perfekto, no to pewnie tak jest. Dla takich osób jak on, które tego oczekują od motocykla, to on. To było zagmatwane. Dobra, pitu, pitu. Patrzcie to malowanie. O, piękne. Dobra. Dogrywam ciąg dalszy filmu o Tigerze 1200. Wróciliśmy właśnie z Monachium, za Monachium. Odstawiliśmy ciężarówkę i teraz odbieram Tigera z serwisu. Ach, na paluszkach. Dobra. Tigera z serwisu. Jest 23. Jest 7 stopni ciepła. Więc no nie jest przyjemnie, co tu dużo mówić, ale mam włączoną kanapę grzaną i mam włączone manetki, więc jest jakby luksusowo. Jedź. Jest jakby luksusowo.
Będę miał teraz okazję sprawdzić, jak działają światła w tym motocyklu, światła mijania LED-owe. On ma doświetlenia zakrętów, on ma tutaj jeszcze dodatkowe te dźwigłowe, takie dołożone oświetlenie. Mam ustawioną mapę road. Na tej mapie road on jest dość miękki i przez to jest dla mnie na akceptowalnej wysokości. Ta, oczywiście ta wysokość akceptowalna to jest taka, no, że samymi końcówkami palcem dotykam, więc to nie jest nic przyjemnego. Dobra. Ogień. W sumie nie sprawdzę tutaj za bardzo tych świateł, bo tu jest przecież oświetlona autostrada. Za dużo nie powiem o tych światłach. Ale widać, że świecą dobrze. Bardzo szeroko. Taki motocykl teraz przy tej temperaturze, przez to, że ma tutaj handbary, handgripy i te dodatki grzejące, no to jednak pozwala na w miarę, nie powiem, że przyjemne, no ale na jakieś takie normalną jazdę. Jak widać 1200 piec, no to jest kurde potęga. W zasadzie bez wysiłku sobie przyspiesza. Obroty też takie niskie, że w zasadzie tu niewiele słychać, czy coś się dzieje spod tego silnika, spod tego zbiornika. Tu nie słyszę, co tam, czy on się męczy, czy nie męczy, bo w zasadzie dla niego to tam żadna rewelka. Shifter chodzi bajerancko. Ale to tego znam, ten quick shifter znam, bo mam go w Tigerze 660. Muszę tak w miarę ostrożnie jechać, bo no raz, że nie mój, a dwa, że kurde, temperatura tak spadła. Jeszcze się mglisto zrobiło, więc dość wilgotno jest. Zatem nie ma co przesadzać to z tymi złożeniami na zjazdach. On ma tu taki system obniżenia zawieszenia, że jak się przytrzyma domek, to się powinien obniżyć. Zobaczymy, czy tak będzie. Przytrzymuję domek. No, obniżaj się. Może już jest obniżony na maksa. Nie wiem, kurde. Fajne są te podświetlane przyciski. Efektownie to wygląda i wiem, że to jest niezbędne w sytuacji, kiedy jest tak rozbudowany te przełączniki zespolone tutaj, jak one są tak rozbudowane, to muszą mieć podświetlenia. Powiem szczerze, że bez tego trafienie tutaj w odpowiedni, no ja tam jeździsz od wielu lat, tam pewnie, czy tam może nie wielu lat, no wielu miesięcy, czy wiele kilometrów masz za sobą, no to może tam kciukiem ewentualnie się pamięta położenie tych przycisków, ale teraz jak jadę, to rzeczywiście muszę tutaj spojrzeć, gdzie jest tempomat i tak dalej, bo no, ciężko by było go zlokalizować, a gdyby nie był podświetlony, to już w ogóle. Proszę mi tu nie wyjeżdżać. Dziękuję. O, grzana kanapa teraz mi w dupkę grzeje. To jest miłe. Jest 5 stopni w tej chwili, termomod już pokazuje. I moje letnie rękawice co prawda są z Gore-Texem, więc jakaś tam membrana w nich jest. Są te handgripy, ale to nie pozwala czuć się komfortowo moim dłoniom. Bo dwa palce mam na hamulcu, dwa palce na sprzęgle i te paluchy są zimne, skostniałe i kciuki też. No to trochę przez te rękawiczki, no bo to nie na tą porę roku. Może porę roku? Tak, nie na tą temperaturę.
No, jestem pewien, że na dalekie trasy ktoś, kto kupił ten motocykl, to będzie bardzo zadowolony. Wild Boy. Piździ, nie? A tu jest grzana kanapa. Dziękujemy ci, panie taksówkarzu, szanowny. No dobra. To jest chyba to miejsce, w którym powiem do widzenia. Żegnam genia. To żaden test, żadna opinia, w sumie przejażdżka wieczorna Tigerem 1200 GTX GT Pro. Ciao.